Okej, okay. Siema na wszystkim, z tej strony Zwycięzca i witam was w kolejnym materiale na kanale z The Forest. Tym razem jesteśmy... Kurde, nie mam nic do żarcia. Przydałoby się upolować trochę jedzenia. Przy okazji poszukać jakieś... Czemu nie mogę tego wziąć? Fajnie, że trafiłem. A, przebrałem się. Chyba się robi tak przy okazji trochę ciemno. Chociaż jeszcze nie do końca. Nie poniosę tego. Przydałoby się poszukać trochę miejsca na bazę. Chociaż w sumie no to jest blisko las, to też przydałoby, można by tutaj zrobić, chociaż to są wioski kanibali. Więc przejdziemy sobie w tamto miejsce. Przekazuję jeszcze im totem. Nie chcę kamieni podnosić, chcę też matki podnieść. What the fuck? Z tego co pamiętam, w ostatnim materiale tutaj właśnie mnie kanibale zaatakowały. Kurde, się wystraszyłem tego totemu. Czy to jest... noga? Czy ja tą nogę mogę usmażyć i zjeść? Bo to tak trochę... mało apetycznie wygląda. Fuj. No nic, trudno, żarcie to żarcie. Długo darowno około nie będzie zagląda się w zęby. Nie trafi nic? Taka. O, dobra. Jest ubity. Kurde, jeszcze mi się spłoszył, no. Co za dziadego. Trochę mało... apetycznie to wyglądało. To jedzenie tej nogi. Aczkolwiek trzeba... sobie jakoś radzić. Tylko tak mnie zada ekwipunku. Przydałoby się tam wybudować bazę u góry. Nie chcę kłócać, chcę przyspieszyć. Dobra. No, trochę sobie pojadłem, tylko pytanie, czy to cokolwiek mi głodu, tylko nie trochę mi uzupełnia głodu. Kurde, chodź tu. I ten jeszcze. Kurde, ale mi się nagaz wziął. Chodź z tym jaszczurem. Kurde, dlaczego ten głupi Steve, jeżeli mogę tak to ująć. Tam jest ten jaszczur, ale nie chcę się go już gonić. W sumie można by, jeżeli chodzi o bazę, można by wybudować się tutaj. Żeby mieć wszystko na widoku. Siema jaszczur, dasz się trafić? Kuźwa. Dobra, spieprzył mi. Zobaczmy tę książkę. Tutaj osadę. To będę potrzebował. Rotate. Weźcie, żeby było z tej strony. Tylko przy okazji jeszcze by się przyda. Kłoda. Przyda mi się sporo kłódzeń, czy się? No, gin. Niech to drzewo szybciej opadnie, no. Ileż można tłuc, żeby to się skosiło. No wreszcie spada.
Leci! Doki, doki. Jeden pniaczek. Drugi pniaczek. Mogę więcej pniaków podnieść? Mogę, ale to wszystko mi spada. Trochę za daleko ten domek zrobiłem od tych bali drewnianych. O, zajączek. Zajączek też by się w sumie przydał na jedzenie. Ale nie chcę mi się go ganiać. Trochę żarcia mam, więc... Najwyżej się pozabija te ptaki. Ale ja brutalny jestem, nie? Będę chciał chcę ptaki pozabijać, żeby mieć jedzenie. Dobrze, że nie swoje ptaki. Takie suche. Co nie sobie zrobię jeszcze tutaj. Trochę będzie to mocno czasochłonny. Ale nie mam energii. Paken. Przy okazji muszę sobie zrobić. Jaszczur tu idzie. Dobra, udało mi się go zabić. Zdjąć skórę. Jak głowkę sobie rzucimy tam. Z dala od... Od czegokolwiek. W pobliżu, jakichkolwiek form życia. Mam nadzieję, że kanibale mnie tu nie zaatakują. Czy w prawym górnym rogu macie ankietę, czy chcielibyście, żebym zrobił The Forest na kanale? Ale z serwera multiplayer, bo jest możliwość zagrania w The Forest multiplayer. I nawet mam osobę, z którą mógłbym to nagrać. Mam osobę, która by chyba była chętna do zagrania ze mną w The Forest na multiplayer. Ale to zależy od was, czy chcielibyście The Foresta właśnie na multi. Co to jest? Była jakaś interakcja, tylko nie wiem z czym. Za bardzo. Albo mi się przesłyszało, albo słyszałem jakby coś tu łaziło. To też długo ten odcinek nie będzie trwał. Nie. Dobra, leci. Najwięcej kanibali jest właśnie w nocy. Najczęściej się kanibale pojawiają. Spawnią, może tak to ujmę. Więc no... Jest to trochę... uciążliwe. Są namioty. Gdzie było to drzewo, które ciąłem? Przecinałem, znaczy się. Tu gdzieś by było. Tak, tutaj. Nawet jest pokazane. Pokazane są te kłody. Mogę sobie trochę sprintować z tym, że strasznie szybko mi to głód spada. Znaczy nie głód, tylko ten. Energia. Kamulce już nie podniosę. Nie wiem, cieszę się z tego kamienia. Idę coś zjeść. W sensie to mięso, co mi się zmarzyło po nisku. A, Tiger Side. Dobra, to mięso już mi się powinno zrobić. Dobra, to trochę zwęglone, niemniej jednak nie chcę tego na razie odpalać. Kurde. Gdzie ten ptak? Widzieliście to? Widzieliście, co się zdało z tym ptakiem? What the fuck? Nie mam zamiaru tylko ginąć tutaj. Bo jeżeli bym zginął, to by nie było przyjemne. Nie wiem, dlaczego jestem dalej głodny, skoro przed chwilą zeżarłem coś. Faktycznie nie jestem aż tak głodny, jak byłem wcześniej, ale... Kurde, jeszcze to sporo czasu mi zejdzie z tym zbieraniem kłód na dom. Trochę drzew tu powycinam. I przydałoby się jeszcze później z drugiej strony powycinać te drewno.
Bo jeszcze potrzebowałbym może sanie zbudować, gdzie mógłbym transportować mniej więcej bali drewnianych. Dobra, tam jeszcze mam... Tam gdzieś mi spadło jeszcze to drzewo z powrotem. Kurde, jak szybko się... Jak ja szybko głód tracę. Znaczy, nie głód, tylko energię. Cały czas mi się myli energię z głodem. Nie wiem dlaczego. Jest jeden pniak, a drugi? A, tam, dobra. Jest trochę powalone drewno, ale spróchniało, to wolę z tego spróchniałego drewna nie robić żarcia, znaczy domu. Na razie zrobię sobie taką tutaj chatkę, puchatka. Ten odcinek może być dość krótki, bo tylko tutaj będziemy budowali bazę. Także ja wam nieco przyspieszę. W razie jakby co, to jakby się coś zaczęło dziać, czyli na przykład kanibale, czy coś ciemno się robiło, to wtedy zaczniemy się odezwać i skończymy przyspieszenie. Okej, symbol krótkiej cięciu. Jak zwróciliście uwagę, trochę już pobudowałem. Zostało 57 bloków drewna do dostarczenia. Ja za chwilę będę musiał się iść kimnąć. Niestety jeszcze nie mogę, jak widać, bo nie ma... Nie spodziewałem się, że tu Gekon podejdzie. O kurde, ciemno trochę. A za chwilę jest już noc, teraz tak naprawdę, już całkowita noc. Więc trochę ciemno się robi, jak ja próbuję coś zjeść. Kurde, niech ta noc się szybciej, znaczy niech pora snu się szybciej zrobi, bo... Tak średnio mi się widzi walka z kanibalami. A zresztą się nawet u mnie jest dość ciemno. Tak zrobię, jest to nawet końcówka odcinka. Także przyspieszę wam jeszcze do czasu, jak nie będę mógł się je położyć.
okej, jakby też mogę się położyć i przespać. Tylko, że już zwróciliście uwagę, że pod koniec zaczęło powoli mojemu bohaterowi odbijać, że nie mojemu bohaterowi, tylko no zapaliczka przestawała mi działać, więc teraz jeszcze sobie odpalę ognisko. Płonie ognisko i szumie ugnieje. Skóra z jaszczurki. Skóra z jelenia. Skąd ja mam skórę z jelenia? Dobra. Idziemy zapisać to. I ja będziemy kończyć materiał, bo ja muszę już iść na stronę. Więc no, także w tym materiale z The Forest to by było na tyle. Wiem, że krótki odcinek, ale chciałem to nagrać, także do usłyszenia w następnym materiale. Na razie, no i cześć.